Sala jeszcze szumi w wąskim przedziale szeptów, wachlarzy, skrzypnięć foteli, pokasływań, twardych krynolin, gdy chór rozstawiony porządnie w oktawach od basso profondo po trzykreślne C wchodzi wystrojony na podobieństwo klawiatur z powagą masonów lub tajemnej kongregacji. Jeszcze znudzony Eugeniusz zgarnia karty w loży. Jeszcze na marmurze brzęczy anonimowo puszczona moneta, gdy wirtuos zaskakującej rezerwy tchu i mistrzyni koloratury na puentach sopranów wkraczają na scenę. On z lewa, ona z prawa, jak dwie połowy pękniętego diapazonu. Ależ są piękni, myśli Siriuszka Nieczaje, gdy tak czekają w posłusznej ascezie na rękę Demiurga, który za pulpitem czeka, aż słyszeć da się tylko płomienie świec na żyrandolach i kapiącą na podstawki stearyny, gdy na koniuszku batuty tkwią trzy rzędy lekko zezujących oczu. I zanim on po chwili ociągania, wszelako z zachowaniem wyniosłej skromności, da pyszną pantomimę wzorowego metrum i gdy ze stalowych żeber, z preparowanego drewna płuc, z metalowych języczków, z wibratora na giętkich przeponach rozwija się oratoryjny dywan błyszczących, oszlifowanych nut. Missa. Missa solemnis. Przez głowę małego Siriuszy przelatują dziwne obrazy oszalałych centaurów uciekających przed zmartwychwstaniem dnia, karczowania lasu pod teren nowej encyklopedii lub kosmatych bojarów zaprzepaszczających rzymskie dziedzictwo. A chór opowiada sceny z życia wielce sławne piątego ewangelisty jako naukę. Cierpienie i śmierć w trzyczęściowej formie. A chór dalej opowiada nieprzemożną siłę wiary w ambitus nieskończony, w polifontannach i orgiach tympanonów wzbijają się in excelsis arcytrudne głosy, aż spod sklepień fruną błonoskrzydłe wampiry, aż spod ziemi zamruczą ponure tąpnięcia. Na końcu chór opowiada stałą potrzebę oczyszczania misternym cieniowaniem ekspresji, rozpisanym na tony memento mori i ostatnim pneumem do utraty tchu. O santa, santa polichymnia, chce wołać Siriuszka. Jest zbyt mały, by dojrzeć ironię szyderczo zrównoważonych oklasków. Błysku bilecików, dzwonią buduaru i przekomarzań, co lepsze, kapłon na maśle czy leszcz w galarecie. Ale na chłodnym dziedzińcu, ujrzawszy rząd figlarnie odjeżdżających kolasek, rozpłacze się nagle, jakby się rodził ktoś nowy, nieznany. Ktoś może niebezpieczny, nie wiedzieć czemu.